Postęp technologiczny wokół nas nabrał takiego tempa, że każdego dnia właściwie przybywa dziedzin życia, w których internet i nowoczesny sprzęt elektroniczny odgrywają kluczową wręcz rolę. Ułatwia to życie dorosłym, jest też źródłem rozrywki, także dla bardzo młodych użytkowników. Sęk w tym, by z tych dobrodziejstw korzystać rozsądnie i to już od najmłodszych lat. W celu zwrócenia uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, w lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Celebrowany jest on także w przedszkolu w Mykanowie. Już od najmłodszych lat przyzwyczajamy dzieci do tego, że internet nie tylko służy do oglądania filmików i bajek, które dzieci oglądają najczęściej na YouTubie, ale też do tego, że możemy z niego czerpać bardzo dużo wiedzy, która jest nam potrzebna do zajęć. Różne ciekawe bajki edukacyjne, czy zdjęcia na temat zwierząt, czy aktualnego tematu, który w danym momencie jest nam w przedszkolu potrzebny. Dana tematyka, którą realizujemy w tym momencie w przedszkolu. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w przedszkolu w Mykanowie przygotowano szereg pogadanek, a także tematyczny program artystyczny. Wszystko po to, by młodym ludziom uświadomić zarówno zalety, jak i zagrożenia płynące z korzystania z dóbr współczesnej technologii. Mamy sygnały od dzieci podczas takich swobodnych rozmów, kiedy przysłuchujemy się, dzieci mówią, że czasem przez kilka godzin korzystają z telefonu bądź tableta. Mało tego, już takie małe dzieci chwalą się tym, że mają swój własny telefon tylko na własny użytek i niekoniecznie jest to kontrolowane, co te dzieci w tym telefonie sobie oglądają albo w tym internecie. Chwalą się również, w jakie gry grają, przechwalają się, która ma więcej, w której jest więcej strzelanek, w których mniej. Także widzimy, że jest to problem troszkę niebezpieczny. Bo potem dzieci po takim długim wieczorze spędzonym z taką grą przychodzą do przedszkola i mówią, że się boją, że są niewyspane, że mają jakieś lęki, które wynikają z tego, że obejrzały coś niedostosowanego do swojego wieku właśnie w internecie. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.